Cześć i czołem, witam serdecznie każdego widza dzisiejszego, prawda, pięknego dnia. Prawda, słoneczny dzień, tam słońce wschodzi, a ja dzisiaj dla was widzowie mam bardzo dobrą informację, ponieważ dzisiaj, nie wiem czy pamiętacie, są to może tacy starzy weterani tego Minecrafta i naszego tutaj Palionowa, ale nie wiem czy pamiętacie, ale kiedyś z Dave'em, no ja bardzo dużo, że tak powiem, trzymaliśmy taką sztabę szefowską i mieliśmy różne szefowskie rzeczy, tak jak tam był szefowski biznes i tak dalej, no więc widzowie, dzisiaj, no... Trzeba troszkę do tego wrócić, co prawda nie szefowski biznes, aczkolwiek zobaczymy do czego to doprowadzi. Ale na pewno chcemy zrobić taką bazę. Jakiś czas temu gadaliśmy o tym, żeby zrobić takiego jakby Batcave'a, coś tego typu, coś jak Batman ma taki, wiecie, taki super taką bazę fajną. To my chcielibyśmy coś w tym stylu zrobić, tylko oczywiście w Minecrafcie i nazwać to oczywiście, nie wiem, Chef Cave, czy nie wiem, jakąś nazwę to do tego wymyślimy. Dzisiaj znalazłem idealne miejsce na to, żeby takie miejsce po prostu zagospodarować na tego właśnie naszego szefowskiego cave'a. Więc ja dzisiaj pokażę go Dave'owi, wam również go nie pokażę, bo znalazłem go sobie tak pomiędzy odcinkami, jak sobie chodziłem po kopalniach i tak dalej. Znalazłem, zrobiłem specjalne wejście do tej kopalni, jest już inne wejście, takie łatwiejsze. I to już totalnie wygląda jak szefowskie wejście, więc wam to koniecznie dzisiaj pokażę. Oczywiście zanim przejdziemy dalej, zanim przejdziemy do tego, co jest najważniejsze, to chciałem was serdecznie zaprosić na Palion Style'a, ponieważ tam możecie sobie kupić na przykład taki kubeczek, ja tutaj mam, prawda, patrzcie, cudowny kubek z Palion Style'a, gdzie macie całe palionowo i również w kubeczku kryją się breloki, oczywiście. I możecie sobie ogarnąć mojego breloka, możecie sobie ogarnąć breloka Paliona, możecie sobie ogarnąć, no już za niedługo, nie wiem czy już nie teraz, bo chyba już będą breloki, milki, możecie też załatwić sobie Dave'a breloka. Ja właśnie nie mam Dave'a breloka, moim celem jest zdobyć wszystkie breloki, mam nadzieję, że waszym celem również będzie zdobyć wszystkie breloki ze sklepu Palion Style. Dobra, słuchajcie, lecimy po Dave'a, bo muszę mu to koniecznie pokazać, to będzie taka reakcja i jego i wasza trochę, bo on nie widział, wy nie widzieliście, więc będzie dobrze, będzie co pokazać. Dobra, Dave'son! Biegnę, no dzień dobry. No tak, to ja tak operowo. O! Dobra, słuchaj, nie wiem. Pamiętasz jak kiedyś gadaliśmy o takim pomyśle, żeby zrobić szefowską bazę? Tak. Dziś jest ten idealny dzień, żeby zacząć to robić. Naprawdę? Bo ja znalazłem perfekcyjne miejsce, stary, które muszę ci koniecznie pokazać, chodź, zobaczyć. No ono, jakby chciałem, żeby to miejsce było blisko Palionowa i okazało się, że jest bliżej niż mi się wydawało. O, tutaj bzyku coś cuduje. Jest bliżej niż mi się wydawało i w ogóle wejście, które zrobiłem do tego cave'a, to jest w ogóle cudowne wejście. Dobra, słuchaj, musisz lecieć za mną, bo troszkę będziemy musieli polecieć. Aha, że elektron, dobra. No. Cyk, lecę, tu, musimy podlecieć tutaj do góry, na przykład tu wylądujmy sobie na tym drzewku, bo to już tutaj bardzo blisko jest. Czekaj, bo ja muszę właśnie to, ja tutaj byłem ostatnio i ja już... Lokalizuj. Bo ja zakamuflowałem to, wiesz, troszkę i widzę, że zakamuflowałem to też przed sobą, ale to było gdzieś tam, tak mi się kojarzy. Dobra, tutaj, lecimy tu i uwaga. Co to jakieś pszczoły robią, co jest? Czy to jest tutaj? Czekaj, bo to lekko to zgubiłem. Gdzieś tutaj to było, tu? Gdzieś... No nie. Nie, to było tak, ja to tak za... Jak wygląda to wejście? O, jest, tutaj, zapraszam, dobra, patrz. Dobra. Patrz, tu mamy dwie dziury, do której chcesz wskoczyć, nie wybierz złej dziury. No dodaj, nie, bo ta wyrzuca na powietrze. Tak, to jest wejście do naszej przyszłej, dawaj, prawda, bazy, dawaj, lecimy w dół. Dawaj! I pum, dobra, przeżyliśmy, słuchaj. Porządnie się zaczyna, dobra, chodź. Jak to? Idziemy za... To jeszcze jest nic, stary, to jest nic, to jest tylko przejście. Ale już to mi się podoba. Patrz tu, idziemy tu. I tu się zaczyna teraz taka przestrzeń, że zaraz jak to zobaczysz, to kopara ci opadnie. Żabia kopara. Dawaj. Ja cię nie mogę, hopie! Patrz to, widzisz te słupy, które tutaj są? Tu idealne miejsce jest na to, żeby zrobić taką bazę. Ej, stary, tu można tyle zagospodarować, że szok. Ja tutaj gdzieś diamenty widziałem jakiś czas temu też. Kto pierwszy znajdzie diamenta, wygrywa diamenta. Dobra. O, jest tam na górze. Tam właśnie go widziałem, no. No kurde, więc tutaj, wysoko. No, nie wiem, czy jest sens go zdobyć. A w sumie jak są walić diamenty... tam jednego diaksa. A może i więcej, ale dobra, to walić. Niech zostanie, prawda, niech świeci nam tutaj. No to stary, tutaj jest idealne miejsce. I teraz tak, ja myślałem już, co tutaj by można było zrobić. I ogólnie patrz, jak to mamy jezioro lawy. To jest nieskończone źródło lawy. Tak, właśnie to widziałem też, no. I w ogóle te słupy takie, kurde, gdzie tak, jest klimat. Patrz, jak to się tam dalej ciągnie, możemy się tam przelecieć. Aczkolwiek nie wiem, dawaj, czy masz na tyle odwagi, żeby lecieć w cave'ie. Ale ja mam. Dobra, dawaj, lecę tu, patrz, jak to się tu rozciąga. Elegancko, tu leci, kurde. I to jest, stary, tak blisko Palionowa, że ja się dziwię, że tu już nikogo nie było. No. Ja nie mogę. Tu, to sobie jakoś dalej przechodzi, no jest niebezpiecznie tutaj tak latać. Ale no to, mega to jest, mega. Nie wiem, no raczej całego nie zagospodarujemy, ale wiesz, na ale pewno, i tak ale wygląda... wiesz, większą część, nie? No, mi się wydaje, że ty może było takie rzeczy robić, że szok, nie? Tu na przykład, o czekaj, ja tutaj nawet nie byłem jeszcze. Przelatuję tu. O, tu mamy, stary, tutaj mamy nawet ten. O kurde, co, jakie tu jest fajne jeziorko. A czekaj, gdzie ty jesteś? Ja wiesz co, cię lekko zgubiłem, bo wleciałeś w takie ciemne miejsce. Widzę cię chyba.
Dobra. Widzę cię? No, jestem w fajnym jeziorku, ale dobra. A nie, jesteś, tu widzę cię. A no. tu jesteś, to ty od drugiej strony jakoś wpadłeś, co jest? Ja nie wiem, właśnie, to jest tyle stary, kurde, taki, to jest taki labirynt. No, no, ale tu, no, to mówię ci, stary, tu się będą działy takie cyrki, że szok, nie? Tutaj robimy takie rzeczy. Jo, ale jestem, kurczę, tutaj już tak... O nie, no stary, jak tu lecę, jak ja to widzę... Ja nie mogę, Batman, hopie, no. No, no, i tu można zrobić takie właśnie jakieś takie przejścia nad lawą i tak dalej. No czuję, że to będzie dobrze wyglądało, stary. Musimy zacząć od pierwszej rzeczy, którą tutaj trzeba zrobić. I przede wszystkim to moim zdaniem trzeba ogarnąć tutaj, bo to uważam, że powinno być centrum dowodzenia. To między tymi filarami, nie? Tu, aż zaznaczyłem centrum dowodzenia, kurczę. I tu ja bym zajął się od tego, żeby wyrównać ten teren jakoś. I myślę, że najlepiej będzie, jak uzupełnimy dziury, a skopiemy ten poziom. Dobra, dawaj. I to może tutaj całkiem fajnie wyglądać, na szczęście, nie wiem, jaki masz kill off? Wydajność 4 niestety tylko. Netherite'owy? Nie, diamentowy. Kurczę, no ja też właśnie diamentowy mam. Jakoś tak netherite'owy mi się nie podoba z wyglądu. Diamentowy no, jakoś tak... No, diament ma klimat, nie? No, prestiż czuję w diamencie. Aczkolwiek tak. No netherite wiadomo lepszy. I mówisz, że jakie masz wydajność, ile? 4. No to ja mam wydajność 5, to ja tutaj kurde widzę, że... No, dominacja kilofowska dominacja. No, słuchaj, możemy ten moment wykorzystać również na pewną informację, o którą z tobą nie konsultowałem, żeby o tym mówić przed odcinkiem, ale możemy o tym powiedzieć. Chodzi tutaj oczywiście o to, że no, widzowie, znikły produkty pewne z pewnej strony. A ja dostaję wiadomości na Instagramie dotyczące Chef Shopa, że ludzie się tam przymierzają do zakupu, jako że powstał Panio Style. Słuchajcie, Chef Shop został... Nie jest aktywny teraz, po prostu. No nie jest aktywny, został zamknięty tak jakby. No i aktualnie nie ma tam żadnych produktów i... Jeżeli chcecie cokolwiek kupować, to zapraszam na Panią Style'a, tam też zaczęły się pojawiać nasze rzeczy, tak jak właśnie breloki tam są również od Dave'a, właśnie Dave, musimy dobić targu, wiesz? Musimy, bo tutaj postawiłeś... Tak, wymienić się, nie? Tak, no. Bo ja mam 2 swoje, ty masz 2 swoje i totalnie nie rozumiem tego podziału. To trzeba zmienić, no, to tak, prawda. Tak, koniecznie, musimy mieć, bo ja muszę mieć twojego... Ale właśnie, widzowie, jak chcecie kupować coś od nas, no to breloki, bo są w 100% nasze. A na razie koszulki no po prostu nie ma. Będą pewnie w przyszłości, ale na razie nie ma. Tak, to jest prawda. Jest przerwa. No jest przerwa. No po prostu nie byliśmy zadowoleni z tego, jak to wyglądało też i chcemy wam dać fajną jakość, więc czekajcie, bo myślę, że prędzej czy później się pojawią jakieś rzeczy od nas, ale... Co najlepsze? No teraz, no kurczę, osoby, które mają koszulkę z Chef Shopa tego to starego. To jest prestiż. Unikat, nie? No unikat, kurde. Unikat. No nie jest już dostępne i nie będzie, więc no. Kurde, no brawo dla tych, co zdążyli. Brawo, to jest, to tutaj można by powiedzieć, że jesteście wybrańcami. Trochę tak. Dobra, słuchaj, mamy tutaj taką sytuację, ja w ogóle nie przygotowałem się, jeśli chodzi o... dobrze robisz, ja tutaj pum, postawię oczywiście jeszcze lampę na sam środek. Nie przygotowałem się w ogóle, jeśli chodzi o drewno, nie? Ale to chcesz tu już coś budować? No myślałem na tym, żeby zrobić jakiś taki crafting. Bo mi się wydaje taki plan, wiesz, bo... Kurde, no może, ja nie wiem, można czy nie się... lepiej, bo widzę, fajnie te słupy wyglądają, ale mi się wydaje, że jeszcze jakieś takie, kurde... Mi się Batcave, nie wiem, czy oglądałeś Batmana, na pewno, nie? Tam oglądałem. W Lego jak graliśmy. No. To chyba było nad wysoko, nie? Ten Batcave, tak, że był tak, nad... Tak. No, właśnie to pytanie, czy nie chcemy, wiesz, żeby to było tak wysokość domu góry, nie? Tak w połowie tych filarów, okay, żeby okay, to była ta okay. baza. No, w sumie można by było tak coś pocudować, nie? Ja myślę, że no to tutaj, no dobra, w sumie, no to będziemy myśleć, kurczę, bo ja tak teraz no będziemy, to... Będziemy obczać, bo... Tak, ja to wczoraj znalazłem dopiero, więc to jest świeża sprawa tutaj. To jest swoją sprawą, że to nam z miesiąc pewnie zajmie ogarnięcie tego w tak w 100% tak. idealnie, więc widzowie, wiecie, więc no to jest... Też widzowie pewnie nie będziemy robić jakichś dużo filmów o tym, no bo teraz sytuacja jest też z Palionką i Steve'em napięta, więc tam trzeba, kurczę, mocny kontent, tak powiem, jest, tak. Tam trzeba mocno z nimi, prawda, ale ja myślę, że podziałać. Sobie będziemy dziubać i po prostu jak dokończymy już ten projekcik, to wam pokażemy całość. Ale czuję, że to będzie mocno wyglądało, nie? Jak tutaj będziemy jeszcze, będą jakieś problemy na Palionowie, to normalnie do szefka i wyjdziemy i tu tak. są omawiane, wiesz? Ja bym tu w ogóle zrobił mapę Palionowa, ale taką już totalnie największą. Taką mega dużą, tak, nie? Taką... Bo mamy tam różne mapy takie, ale one na przykład uwzględniają Palionowo, ja tam mam mapę na Tostowie, jest mapa, która uwzględnia chyba Jatowice, ale nie ma takiej mapy, która by uwzględniała totalnie wszystko. Takie potężne, tak, nie? Taka no. mapa, że jak stajesz przy niej, to musisz tam patrzeć na Optifine do góry, żeby powiedzieć, co tam się kryje. Tak. Więc nie, tak na pewno tutaj będzie to wyglądało, nie? Tylko teraz stare pytanie, komu mówimy o tym miejscu, a komu nie mówimy? Ja bym na razie nie mówił nikomu. Nikomu, zostawmy totalna to tajemnica. Dla nas, jak to będzie, wiesz, że jak to będzie skończone, ludzie tu przyjdą, jeżeli ktoś się dostanie, będzie o takie, co?
Dobra, a teraz szczególnie ukrywamy to przed. Bzykiem? O, dokładnie, przepraszam, z wrażenia cię aż odurzę. Przed bzykiem, Steve'em, to koniecznie, to jest ważne. Palionka też, bo palionka to nie umie trzymać też języka za zębami. Dobra, czyli jedyna zaufana tak osoba jak już, zielony. To Paweł, ale kurde, też trzeba uważać. Na razie też tylko nasza dwójka. Tak, na razie tylko my we dwójkę, więc widzowie, też proszę was, nie zdradzajcie nas, nie mówcie tam nigdzie, nie mówcie nikomu, tak, nie możecie dokładnie tego zrobić. To, bo tu jest taki plan, że widzowie, jeżeli wy to zdradzicie, to tam plan się rypnie, no. A my wyobraźcie sobie reakcję Paliona, albo nie wiem, Bzyka i tego, jak oni tu wejdą, to będzie wszystko już tak zbudowane i oni nie będą wiedzieć, że to jest pod Palionowem, rozumiecie to? No. Jest idealne. A to jest jeszcze takie super ukryte, bo ja tam właśnie tymi krzakami padłem, na tym się nie skupiliśmy, a teraz możemy się na tym skupić jeszcze, na koniec, że pokażę, jak to wygląda tam, jak ja to zamaskowałem, bo ja tam po prostu, no totalnie zalesiłem to, nie? Nie? Cokolwiek znaczy słowo zalesiłem, ale dobra. Nielegalne zalesienie, no. I tu idealnie można sobie wypłynąć do góry, pum, pum, pum. Ej, w ogóle kiedyś było coś takiego, że trzeba było tutaj wszędzie te takie glony stawiać i je rozwalić, od dół, wtedy się robiło. A teraz chcesz tylko piaska dusz dać, po prostu. Serio? No. Ale mi się wydaje, że tak zawsze można było, tylko niektórzy w ogóle w to nie. Nie? Można było. Na 1.15 na pewno nie można było. Może tak. No to tak to wygląda, stary, no tego w ogóle nie widać, nie? Ja miałem sam to problem znaleźć, mimo że ja to robiłem, nie? Nie, nie ma szans, po co ktoś by tu przyjść, nie? Tak, to prawda, w takim środku lasu idealnie ukryte, mi się, że jeszcze i lepiej to by można było nawet ukryć. Wydaje mi się, że za jakiś czas możemy to znaleźć jakiś sposób. No, ale wiesz, jak to będzie gotowe, to wtedy to ukryjemy, bo teraz... Tak. Ktoś powie, że dziura zwykła, nie? Nawet jak tutaj wejdzie, a później... Stary, widzę, to taki plan. No, to będzie mocne. Dobra, widzowie, no to co? Trzymajcie kciuki, żeby ten cały nasz plan się udał. Zapraszam do Dave'a na kanał, ponieważ tam również więcej materiałów przecudownych. I co? I będziemy dawać wam aktualizację, jak wygląda na dany moment nasz Chef Cave. I dajcie znać, co sądzicie o tym i jakie macie pomysły w ogóle do tego, co moglibyśmy tam zbudować. My sobie poczytamy komentarze i może coś zbudujemy, co wy wymyślicie. No i tyle. Zapraszam na Palion Style'a. Trzymajcie się. Elo!